Cześć, witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Grzegorz Szulakowski od prawie 2 lat nie stoczył żadnego pojedynku w klatce i wszystko wskazuje na to, że nie zobaczymy go już na galach Federacji KSW. Jego kontrakt z największą polską federacją nie został przedłużony, ponieważ obie strony nie dogadały się w kwestiach finansowych i teraz Szuli jest wolnym zawodnikiem. W wywiadzie dla MMA Bądź na Bieżąco powiedział, że dostał kilka fajnych ofert, natomiast najprawdopodobniej wystąpi na gali jednej z freakowych organizacji. Mowa o Fame MMA oraz High League, ponieważ z tymi dwoma federacjami prowadził wstępne rozmowy na temat kontraktu. W dzisiejszym materiale informacyjnym pogadamy sobie o dalszej karierze Szuliego i pospekulujemy, z kim i gdzie mógłby stoczyć swój następny pojedynek. Przed rozpoczęciem zachęcam, żebyście zostawili subskrypcję na moim kanale oraz zafollowowali mój profil na Instagramie, na którym również jest sporo kontentu. Jeżeli podobają Ci się moje materiały i chcesz wesprzeć moją robotę, możesz to zrobić klikając przycisk znajdujący się obok pola subskrybuj. Będzie mi niezmiernie miło. A teraz, bez przedłużania, lecimy z tematem. Grzegorz Szulakowski przez ostatni czas dużo bardziej zajął się trenowaniem swoich podopiecznych zamiast swoją karierą, ale nie można zapominać, że za czasów Federacji KSW prezentował bardzo wysoki poziom. Debiut dla polskiej federacji zaliczył w maju 2015 roku, odnosząc sukces i potem również wygrał kolejne 3 pojedynki, które zapewniły mu walkę o mistrzowski tytuł. Niestety nie udało mu się go zdobyć, bo został powstrzymany przez Mateusza Gamrota na KSW 42, który poddał Szuliego kluczem na rękę. Ta porażka rozpoczęła gorszy okres w jego karierze, ponieważ kilka gal później przegrał przez decyzję z Marianem Ziółkowskim, a potem został znokautowany przez Szamila Musajewa. Od tamtego momentu nie widzieliśmy go w akcji, ale być może wkrótce się to zmieni, bo coraz częściej mówi się o jego powrocie. Na stole ma ofertę od kilku czysto sportowych federacji, natomiast on sam otwarcie mówi, że wybierze tą, która będzie dla niego najlepsza pod względem finansowym. Nie ma tajemnicy, że największą wypłatę dostałby za występ na Fame MMA czy High League i faktycznie Szuli potwierdził, że z tymi dwoma freakowymi federacjami prowadził wstępne rozmowy. Pomimo tego, że na karcie walk tych dwóch wydarzeń występują głównie youtuberzy i znane internetowe osobistości, oponentów na poziomie dla Grzesia wcale by nie brakowało. Coraz więcej sportowców decyduje się na występy na tego typu galach i idealnym przykładem może być chociażby Norman Park czy Borys Mańkowski. Ciekawą opcją wydawałby się również pojedynek w kategorii Open z Popkiem czy walka bokserska ze słynnym Casio, który chce się sprawdzać sportowcami. W ostatnim czasie nawet Marcin Wrzosek robi podchody pod to, żeby zawalczyć na Fame MMA, więc to również byłby dobry rywal dla Szulakowskiego. Należy pamiętać, że to wszystko to jest biznes, który ma przynosić duże korzyści finansowe nie tylko dla federacji, ale również dla zawodników, dla których walki to jest praca. Jeżeli freakowe federacje zapewniają im wysokie wynagrodzenia, to dlaczego mają z tego nie skorzystać? Ja nie mam z tym problemu, że prawdziwi zawodnicy coraz częściej decydują się na występy na takich wydarzeniach i uważam, że trzeba się z tym pogodzić. Wracając do Szuliego, podejrzewam, że już niedługo poznamy więcej konkretów dotyczących jego nowego pracodawcy i przeciwnika, z którym przyjdzie mu się zmierzyć. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o potencjalnym występie Grzegorza Szulakowskiego na Fame MMA lub High League. Nie zapomnijcie zostawić również suba na kanale i łapki w górę pod filmem. To wszystko na dzisiaj, do usłyszenia, prowadzący kanał World of MMA.